jest historia o przemianie. Cała historia dotyczy tak bardzo, bardzo opisowo, konkretnie mówiąc, mobbingu. Chyba nie jest aż tak do końca ponuro, prawda? Bo pani widziała przed chwilą ten film, on tam przede wszystkim daje nadzieję wielką, bo opowiada historię dziewczyny, która tak naprawdę podjęła walkę i która zorientowała się, że tak naprawdę wewnątrz jest bardzo silna, zupełnie siebie o to nie podejrzewała. I to jest historia bardzo pozytywna. Ta historia jest oparta na faktach. Tutaj reżyserka razem ze scenarzystką rozmawiały ze Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe i to jest tak jakby kompilacja bardzo wielu historii, które wydarzyły się naprawdę. Natomiast sama postać moja, którą gram, Halina Radwan, i która spaja te wszystkie wydarzenia, ta postać jest fikcyjna i jej życie prywatne, i jej zawirowania uczuciowe. Wydaje mi się, że no, staraliśmy się w jakiś taki wyważony sposób opowiedzieć tę historię, tak żeby nie przesadzić z tym cierpieniem, ani też żeby to nie było takie zbyt lekkie. No nie wiem, ale to nie mnie oceniać.